Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Nie wiem jak mam tą muzykę wyciszyć, bo na pewno będę się z tym coś pomyśleć po ustawieniach, na przykład jakbym wszedł, to może ustawieniach jakoś, no zobaczymy, czy to w jakoś ustawieniach gdy wyłączę tą opcję. Przed chwilą u mnie chyba padał gdzieś śnieg chyba, bo mi się wydawało. Nieważne. Powiedzmy nie piątek, nie, jest mnie piąty, czwarty chyba styczeń u mnie jest. Nie, piąty styczeń u mnie jest i no ja nagram tą noc. Nie wiem czy pada u mnie śnieg, czy mi się wydaje po prostu, ale nieważne. Dzisiaj go troszeczkę sobie pogadamy. Nie, nagram to w nocy. Ale pogadamy sobie o czymś fajnym, bo tam widzę było pokazany dodatkowy prezent. Posłuchajcie, zaraz zatem sobie obawiam, po coś opowiem. Bo od dłuższego czasu jest dodatkowy prezent, do którego się nie da otworzyć. Z racji tego, że no Epic to jest jakiś błąd, to Epic dostaniemy w tym tygodniu darmowy prezencik, więc mega spoczko. Ale nie ma, cieszę się, że przechodzimy do update'ików, ponieważ to niedługo będzie nowy, drugi update'ik. Nie pojawi się on w ten wtorek, więc prawdopodobnie pojawi się chyba na 1000% się może pojawić właśnie za tydzień, we wtoreczek, w następnym tygodniu może się pojawić. Jestem ciekaw, czy on się faktycznie pojawi, może się faktycznie pojawi. Więc troszeczkę pogadamy sobie, co według mnie mogło tam się pojawić, na ileś tam procent, więc zaczynamy. Pierwszą taką oficjalną rzeczą, która musi się pojawić na 1000%, to chyba jest ten nowy silnik gry Unreal Engine 5. Z tym, że nie wiem, czy on wejdzie jeszcze w tym roku, no ale na pewno na 1000% musi wejść w tym roku, chyba jeszcze w tym sezonie może wejść. Ale tego nie wiem, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy nie będzie w tym jeszcze roku. Czy to będzie w tym sezonie, czy nie wejdzie w tym roku. Na pewno ma to wyjść jeszcze w tym roku, ale nie wiem, czy to w tym sezonie, ale chyba w tym sezonie ma to wyjść. Nie wiem, czy to będzie w drugim update, czy to w jakimś tam innym update'cie. No tego jeszcze nie wiemy, ale podobno ma być to na 99% ten nowy. Ten właśnie nowy silnik gry. Nie wiem, czy to też będzie na konsolach, ale no raczej na konsolach może nie być. Pewnie jakby nie byłoby na konsolach, ale no. No na pewno będzie troszeczkę ważny ten update, w sensie tego, że on będzie miał tam w sobie ten nowy silnik gry. Więc no, kolejną taką fajną funkcją, co by się mogło pojawić, to jest ten nowe trzęsienie ziemi. Bo nie wiem, czy one się pojawiły właśnie w grze Fortnite, ale podobno mają się nowe trzęsienie ziemi. Nie wiem, czy one już były, występowały. Ale na pewno nie są te trzęsienia ziemi, ale po prostu będą ze kilka fajnych miejscówek ze przewierceniami się z drugiej strony wyspy. Bo tak teraz stąd próbuje się przedostać z drugiej wyspy, z drugiego rozdziału na naszą obecną wyspę. Po rozdział drugi należy jakby do UR szczególnie, a ten nowy rozdział należy do siódemki. No zresztą no, mają miejscówkę się rozchronienie, czyli tam gdzie no, jest ten przybysz i ten inne te dupy randy. Więc no. I o co chodzi właśnie z tymi miejscówkami? No mają być te przewiercenia się na kilka, na jakichś losowych miejscówkach, na jakichś losowych na mapie muszą te być miejscówki takie przewiercenne. One mogą się pojawić może mniej na 80%, może, ale mogą być. I to są takie dwie najistotniejsze rzeczy, które się mogą faktycznie pojawić. No jakieś te dodatkowe bronie mogą wejść, wiadomo, jakieś pliki gry mogą wejść. No i tyle no. No ja tylko te dwie rzeczy spekuluję, co się mogą może pojawić. No i przede wszystkim, no to pokażę się troszeczkę o newsach z gry Fortnite, jakie znam. Słuchajcie, 18 czerwca albo 17, wtedy kiedy właśnie TDT zostało wypuszczone, czyli chyba w styczniu, wtedy kiedy TDT został dodany do gry, to w taką datę dostanę dodane właśnie te TDT Towers w tym sezonie. To jest chyba 18 tydzień z tego co pamiętam, czyli no za tydzień w sumie teoretycznie. Za tydzień będzie dwa miejscówka będzie. Tilted Towers, ona będzie najprawdopodobniej na 1000% będzie ona w tym miejscu będzie, no zresztą no są to takie kostki logo, które nam pokazują rzeczywiście, że tam mogą być, więc o mój Boże, nieważne idę, no to nam pokazuje, że faktycznie może być to w grze what the fuck. To może być właśnie też być w grze Fortnite, no to no, fajna miejscówka. Ciekawe, jaki tam będzie Saigon, szczerze. No najbardziej mnie zastanawia, jaki tam będzie Saigon. Czy będzie mały Saigon, czy wpierdzielony duży, czy jakoś malutki będzie. Jestem ciekaw po prostu. No ale ja będę się to podobał. Tak szczerze chodzić tam. Latać, no lata nas polecę, idzie na tą miejscówkę. No. No i cóż.
Zajdę, zajmiemy się tylko jedną rzeczą, co mam, gdzie mogę wam opowiedzieć jeszcze. Ja pierdzielę, widzowie, no. Nieważne, aż się widzę, wysarałem się troszeczkę, nieważne. I tak, powiedziałem o tych miejscówkach, szczerze, no i teraz pokazał o nowych newsach na drugi sezon. Podobno już są przecieki, albo wycieki, że nowy sezon ma się nazywać Reality War. Z tego angielski to przetłumaczymy to wojna rzeczywistości, więc coś, że szykuje się bardzo fajny protip. I co właśnie do tego nowego rozdziału sezonu trzeciego, rozdział trzeciego sezonu drugiego, to on ma być podobno w sobotę. Dla mnie taka teoria, po 19 roku to jest teoretycznie w sobota, więc kurde, jak sezon wyjdzie sobotę, to będzie mega spoko, naprawdę będzie mega spoko. Bo Epic Dawn nam coś nowego, czyli że no wiadomo, no wszystkie zaczynały się zawsze w dzień szkolny i ja naprawdę czekam na noc, no taki wiadomo, na przykład to było, widzę jak ten rozdział pierwszy był, to tam, to naprawdę, to zawsze wychodzi w czwartki albo we wtorki, chyba wtedy też wtedy czwartki jeszcze były, ale no właśnie, no mimo wszystko, no tak długo czekał się dzień szkolny, musieliście iść do szkoły, widzę, musieliście iść do szkoły. No i czekaliście dodatkowe kilka godzin, no po 10 na przykład była akcyzacja była, czy tam o 8 była. No musieliście cały dzień w szkole poczekać, zanim będzie kolejna akcyzacja, zanim będziecie mogli zagrać w Fortnite. No i tak zawsze było. Może Epic dał nam taką mini gwarancję, że no po prostu dadzą nam nowy sezon właśnie zawsze w soboty, czyli w weekendy. A update'y będą zawsze w wtorki. No to jest naprawdę dobra opcja, wolę już jednak sam nowy sezon niż update'y, naprawdę. Więc no. To te co mam wam mieć do pokazania. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, już niebawem, z nowej aktualizacji, która się na pewno jeszcze pojawi, na samym tygodniu dopiero się pojawi. No i jestem ciekaw, co się tutaj będzie pojawiało. I to widzimy się w kolejnym odcinku, ja sobie z tej gierki chyba teraz wyjdę, bo nieważne, chodzę z gierki, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.